numeracji. Mam dość popularności. Wracaj tu! Soluwa, mądralo! Soluwa? Bełkot. Lepiej nie być popularnym. Zobaczcie dlaczego. Jak można lubić programy miejscowej kablówki? O co ci chodzi? Uwielbiasz je. Myślałem, że masz tylko lekką obsesję, ale to ma być program na żywo. To na pewno pierwszy objaw demencji. Kto chce telewizji na żywo? Ja! Tak! I to jest podejście! Proszę bardzo! O rany! Co za leszcze to kupują? Potrzebujemy dziś ochotnika! Czy ktoś chce wystąpić w programie? Tutaj! Ja! Demencja jak nic. To smutne. Robię to, bo może się uda wyciąć jakiś numer, wiesz? Jasne. Dryń! Wiesz co to? Pora na leki. Widzę tam uniesioną dłoń. Chodź i pomóż tworzyć magię telewizji. Przedstaw się. Andy Larkin. Znakomicie. Idź za kulisy, by przeżyć przygodę swego życia. Cześć. Podobno trzeba wam pomóc. Co? To jakiś żart. Zgrywasz się? Nie. O, masz zastąpić Combera. Zwichnął nadgarstek na scenie. A co mam robić? Albo się tak wyrywasz, albo rżniesz głupa. Jeśli to pierwsze, to Lucy Git. Jeśli to drugie, to wypad z baru, koleś. Ja nie... A co robicie? Jestem Birk! A to jest Korki i Filomina, czyli razem o! O, to jest... Przerwa! Było super! Filomina, więcej zapału, za mało... rytmu ulicy. Gratuluję! Jesteś zwijaczem jojo! Nie zawiedź mnie! Nigdy w życiu, Birk! Git! Przydasz się w grupie! Chyba, że sobie lecisz w bambuko, żebyś się nie naciął! O, ktoś tu powinien chyba wyluzować! Witam w społecznej telewizji kablowej East Gackle. Tak więc za chwilę w programie Kalendarz Artystyczny, ale najpierw specjalny występ. Andy, jeśli będzie jeszcze bardziej nudno, to wybuchnie mi głowa. Luzik, mój drogi pączkożerco. Może będzie ciekawie. Dlaczego? Oto zespół Ho-Ho! O-O! Tak, rozumiem. Racja, mądre. Kpisz ze mnie? O-O! Padnij. Co? Bezcenne jojo! Telewizja na żywo, pełna niespodzianek. O, wy ziomaczki, czy jak wam tam, to koniec waszej kariery w showbiznesie lokalnym. Robiliśmy to setki razy.
Zaraz! To ty, Andy Larkin! A jednak nie wiesz, z kim zatarłeś! Jak mawiają filmowcy, cięcie i klaps! Hej, to nasz dyżurny wróg Jojo! Nie lepiej przecinać skakanki dziewczynkom? Tak, Andy. Żarty żartami, ale w programie na żywo to wstyd. Teraz się nie będę mogła pokazać na aukcji charytatywnej. Hej, posłuchajcie, co tu piszą. Andy Larkin i jego poczucie humoru zapewniło lokalnej telewizji rekordową oglądalność. Naprawdę? Jasne. Latające joja, dobro i zło. Ja dobro. Jen, to chyba twój chłopak. Chyba nie są w twoim typie, prawda, Jen? Ale ja ich nie znam. Widzę jeszcze trzech. Transparent z napisem Andy Larkin to geniusz. Wzywam gliny, to kretyni. Nie przesadzaj. Idę do moich fanów. Hej, nie wyznaczyłem ci jeszcze kary. Nie cierpię go za to, że... Ojej, bądź nie dziwię się, że fani oblegają twoją chatę. Wiesz, mój drogi Dany, ja nie chcę fanów, tylko ofiar. No? Widziałem wiele żartów twojego pomysłu, o wielki, ale ten był zaskakujący i pokazali go w naszej kablówce. Ha, to pryszcz dla mnie, jakby nie było największego numeranta na świecie. To miłe, ale trzeba jednak wreszcie podnieść poprzeczkę. Nie. Tak, najwyższa pora na Grand Prix de la Żart. Widziałem cię w internecie. Wiesz, jak wszyscy. Nie kumam. Filmik z twoim programem w tym tygodniu jest najczęściej ściągany. W tym tygodniu. Dostanę autograf. Ja! Ojej, Andy, to sława. Jakie masz plany? Wiem, co zrobimy. Skoczymy na falę popularności jak na wściekłego osła. Wolałbym jednak spokojnego kucyka. Codziennie, kwadrans po ósmej, Jervis... Gratulacje! Dzięki. Otóż Jervis idzie się napić, by zwilżyć gardło. Fantastycznie! Dzięki. Jesteś wielki! Jak mówiłem, zwilżyć gardło na wypadek, gdyby musiał coś czytać. Bardzo mi miło. To zaczyna mnie wkurzać. Mnie też. Jesteś najlepszy! Hej! Zrób jakiś wypasiony numer, zio! On mówi, no wiesz, masz zrobić. Spoko, panowie, zrobi się. Kurczę. Patrzcie, Andy robi numer. Wylanie na podłogę barwnika spożywczego to numer? Jervis miał to... O, nieważne. Nie martw się, teraz nie będą nas prześladować za twoje hece. Kto wie, może wyrwę jakąś laskę. Zapomnij, żarty to sztuka, styl życia, umiejętność, którą trzeba stale doskonalić. Jestem mokry! Andy! To nie był żart, lecz wypadek. Jervis miał przez tydzień mieć zielone usta. Hej, siano w głowie! A? Widziałeś moją spódnicę? A?
Jak się przedostała z twojego pokoju do mojej torby i teraz na zachlapaną podłogę, no? Naprawdę zdumiewające. Ty kiepski idioto! Ej! Patrzcie, ale kawał! Ale kawał! To jest kawał, to ja jestem Kleopatra, albo wiolonczelista, albo... No, rozumiecie, nie? Zawsze marzyłem, żeby wszyscy robili kawały. Sztukę jednak trzeba propagować. Zaczekaj. Jak ty na to wpadłeś? Wolałbym raczej nie mówić, jeszcze by to nagłośnili w wieczornych wiadomościach. Mam zjeść czyjś napoczęty obiad? Za nic! Nie wiem, jak to możliwe, kiedy jakiś dzieciak kopnie śmietnik, uważają, że to wspaniały żart. To bardzo smutne. Proszę, Andy, od dziś wszystko na koszt firmy. Serio? Myślałem, że mnie pan nie lubi za te wszystkie dowcipy. Tak, tak, puśćmy to w niepamięć. Jesteś sławny i przyciągasz mi klientów. Dla mnie spoko. A może coś dla kumpla? Tylko dla VIP-ów, a nie tych, co im towarzyszą. Wiesz, Dany, bycie sławnym wcale nie jest takie głupie. Nie wiem, Sahib. Zobacz. Powiedział, że ma wolne i jak chcesz, możesz mu jeszcze raz wyciąć numer. On tego chce? To żaden żart. Cała rzecz w tym, żeby ofiara kawału tego nie chciała. Jesz tego ogórka? Jesz. Hej, Larkin! Mamy pomysł na parę numerów! Dzięki, ale nie trzeba. My, no wiesz, nalegamy. Poza tym nasze są tak dobre jak twoje. Co najmniej! Spluwaczki w klasie! Skórki od bananów na bieżni! Podkradanie się do kogoś z papierową torbą! Surowe mięso w stołówce! O nie. Hej, Lori, wystąpiłem w telewizji. Tak, wiem, widziałam. To pewnie chcesz mój autograf. Birk to mój kuzyn, idioto. Ośmieszyłeś go. Ja, no, wystąpił w lokalnej kablówce ze swoim jojem. To nie ja go ośmieszyłem. Przez ciebie stracił dobrą fuchę, a także stypendium w szkole cyrkowej. Ale ja nie wiedziałem, że to twój kuzyn. Wierz mi, gdybym wiedział, to... To co? Co byś zrobił? Nie kłam. Andy Larkin się nie zmieni. O, wszystkie gąbki odwrócone. To ja! Przestawiłem wszystkie ławki w pierwszej klasie. Patrzcie, zrobiłem Andy'ego Larkina. O, nie pierwszy raz telewizja zabiła reputację artysty. Przepraszam, reputację twojego brata też. Stary, odstąpisz mi numer? To przeszytek! Zwłaszcza po musicalu Numeralstwo! Co? Przestań! Pomysł i ofiara mi się podobają, ale nie sądzisz, że byłoby to zbyt drętwe? Wszyscy chcą mnie naśladować. Nie wiedzą, w jakim pocie czoła i trudzie doskonaliłem swój kunszt. Teraz wszyscy to robią. Bez sensu. Przestań, bo bredzisz. To był długi dzień. To chodźmy do kina, żeby się trochę rozerwać. Nie. Wszyscy chcą obejrzeć nieposkromionego ogrodnika. Pan nie musi stać w kolejce, panie Andy Larkin, czyż nie? Zapraszam na film. Hej! A co z nami? To mój brat. Hej! O nie! Obowiązuje kolejka! Moment, są ze mną. Ach tak. Zapraszam. No to rozumiem.
O, rany, nie ma papieru. O, popcorn w kiblu? To przecież... A co tam? Sama nie wiem. Mówią, że jestem jak Andy Larkin. Hej, masz pająka na bluzce. Mam cię, widzisz? Mam wrodzone poczucie humoru. Szkoda, że nie wrodzony rozum. Nieważne, co ludzie myślą. Na szczęście zawsze mogę liczyć na pogardę ze strony Jack. Tak, Andy Larkin to mój brat. Ten słynny żartowniś. Czy Jen się właśnie do mnie przyznała? Więc lepiej daj mi jakiś porządny ser, a nie to okropne świństwo dla pospólstwa. Halo, czy to stacja telewizji kablowej? Tu Andy Larkin. Chcę znów wystąpić. Tak, pełny wywiad, cała prawda. I wielki numer na koniec. Nie mogę już dłużej tego ciągnąć. Czas zgasić tę gwiazdę. Zgasić? Napisz, że ten program muszą zobaczyć wszyscy moi fani. Zapraszam wszystkich. Zobaczą mój ostatni numer. Nie mówisz serio? Mylisz się. Kto będzie ofiarą? Ojej, mam setki odpowiedzi. Wszyscy o to pytają. Powiedz, kto to będzie? Dobra, wyślij taką wiadomość. To będzie ktoś, kto zasłużył bardziej niż inni. Tylko nie ja! Tak, to będę ja! O, lepiej, żeby ze mną nie zadzierał. Co to? Oho, jestem idealną ofiarą numeru. A mnie wyglądasz na frajera. Bez dalszej zwłoki przedstawiam prowadzącą Anitę Valiumej. Oto gość, na którego wszyscy czekamy. Andy Larkin. Andy, 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 Andy. No jak tam, gotów na finał najwspanialszej kariery na świecie? Pamiętny numer. Pamiętny numer? Wybacz, ale ciężko znoszę takie obciążenie psychiczne. Nigdy nikogo nie nabrałem. Co? Tak, tak. Jestem oszustem, naśladowcą skromnego, nieznanego geniusza pozostającego w cieniu. Ponieważ prawdziwym numerantem jest gość z Quebecu, Iggy Mitchell. Kazał mi przysiąc, że go nigdy nie zdradzę. W innym wypadku będą... konsekwencje. Ale ja nie mogę wiecznie kłamać. Chcę powiedzieć, że bardzo mi przykro. Bardzo śmieszne, Iggy. Śmietana! Iggy! Mam uczulenie na laktozę! Krewetki! Czemu mnie dręczysz, Iggy? Iggy, jestem dla ciebie za słaby. Zaczynam lubić tego Iggy'ego Michela. Dłużej tego nie zniosę. Ten Iggy Mitchell jest dla Andy'ego okrutny. Wychodzę natychmiast. Chodźmy stąd. Dosyć, Iggy. Nie, stój, Iggy. Jeszcze ci mało, proszę, wybacz. Wszyscy poszli. Udało się. To prawda. Cały ten spektakl wymyśliłeś tylko po to, żeby móc znowu nabierać ludzi? Ma! Tylko mistrz jest gotów upaść tak nisko. Dzięki.
tymi krewetkami trochę przesadziłeś. Co to? Kiedyś byłem królem joja, teraz jestem nikim! Wszystko przez ciebie! Wreszcie normalka. Gwiazda przypomina jojo. Raz jest na górze, a raz... na dole.